I ruszyli. Dzień dobry, wieczór, kochani. Z tej strony Cialny GD i witam was serdecznie w tak naprawdę na początku takiej krótkiej, delikatnej pogadance o tym, co działo się w ostatni weekend na PGA, chociaż wiem, że oglądacie to we wtorek. Premierę macie we wtorek, nazwijmy to w ten sposób. A potem oczywiście kontynuujemy Core Keepera, wrócimy na pustynię, potem też się pojawi Michał. Ale na początku chciałem wam parę rzeczy właśnie na temat tego PGA powiedzieć, tak jakby moimi oczami i moimi nogami, jak to było. I kolejna edycja, fajnie, jednakże tak w wielkim skrócie, nie było fajnie, koniec. I spotkałem bardzo dużo fajnych osób. Między innymi właśnie racjonalizatora, Emily i też innych streamerów, youtuberów i tak dalej. To jest po prostu najlepszy opis PGA ever, nie? Było fajnie. No i wracajmy do gry. Nie, chciałbym wam pokazać parę fajnych rzeczy, bo zaczniemy właśnie od Emily, bo już się nie może doczekać. Od Emily dostałem takiego fajnego, mega, super, hiper liska, który jest pacynką i on tutaj będzie miał swoje miejsce. O właśnie, będzie mi kontrolerka mojego tutaj dekonstruował. Proszę mi nie dekonstruować kontrolerka. Lisku. Nie wiem, czy go tak dobrze widać. Tak go dobrze widać. Trochę widać i nie widać, teraz widać. Dobra, i on będzie tutaj. Dodatkowo dostałem jeszcze od racjonalizatora, standardowo jak to od racjonalizatora, tubę. I zrobiłem specjalnie coś takiego, że w ogóle nawet do niej nie zaglądałem, bo no, tak jak widzicie, no coś tam jest. Więc robimy teraz, nie wiem, czy to jest unboxing, czy to jest untubing teraz. Żebym nic złego nie powiedział. Dobra, powiedzmy, że to jest unboxing tubowy. Jejku, jak to mocno siedzi. Czekajcie, musimy troszeczkę zawinąć, odwinąć. I zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Dobra. Wszystko udało mi się wyciągnąć, więc już, kochani, jest dobrze. Makijaż ok, ok, świetnie. Dobra. Dostałem kartki. Nie, to jest żart oczywiście. Pierwsza jest zawsze zabezpieczająca, bo racjonalizator jest profesjonalistą. Więc ją wstawimy potem do tuby, nie będę tego teraz robił. I teraz tak, na pierwszy ogień wypada nam, słuchajcie, może ja wam tak to pokażę. O, siebie zasłonię, bo to przecież nie ma na co patrzeć, podobno. Kuku! Jakże super, mega, hiper na białym tle naklejeczki. W rozmiarze ciutkę mniejszym, raz, dwie sztuki. Parę jest większych, czyli tak, te dwie na razie, chciałem powiedzieć, zrzucamy. Odkładamy delikatnie, ostrożnie, wsadzamy do tej tuby zabezpieczającej. Następnie mamy pełnoprawne, pełnowymiarowe. Jaki to jest wymiar racjonalizator? Mega, mega są te naklejki, po prostu są wow. Mi się one bardzo podobają. I wiecie co? Zrobimy tak. Zaraz ja sobie policzę, ile ich tutaj jest. Raz, dwa, trzy sztuki. Dobra, są trzy. To powiedzmy tak. Zrobimy taki malutki konkurs. Uwaga, robię spontaniczny konkurs, więc to jest dobre. Mamy dwie tamte i trzy te. Więc racjonalizator, mam nadzieję, że poczujesz się na tyle dobrze jak ja teraz. Zrobimy konkurs, że aby na Instagramie wystawić zdjęcie tej naklejki, którą dostaliście ode mnie na PGA. To będzie zdjęcie typowo dla osób, które były na PGA. Z hashtagiem, nie wiem, z jakimś miejscem, gdzie je przykleiliście, byle tak, żebym nie miał problemów, kochani. I ja wtedy z tych osób, które właśnie wrzucą takie zdjęcie z hashtagiem, powiedzmy, Cialny GD. No, możecie tak zrobić. Hashtag Cialny GD. To ja wtedy wylosuję. Znaczy wylosuję. Nie, wybiorę. Wybiorę razem z racjonalizatorem osoby, które mają dostać właśnie te dwie duże naklejki.
To będą dwie inne osoby i jedną osobę, która będzie miała wygrać tą małą naklejkę i wtedy za pomocą takiego pięknego ustrojstwa jak paczkomaty InPost puścimy wysyłeczkę. Co wy na to? To oczywiście też zostanie ogłoszone na Instagramie już jakoś niedługo, niebawem, pewnie jutro. Tak, jutro. No i zobaczymy, ile osób z tych, które dostały naklejki, wrzucą coś. No, podziałamy, pobawimy się. Kochani, teraz robimy coś takiego, że kamerka znika, ja znikam, Lis czeka, żebyśmy zaczęli przemierzać dalej pustynię w Korkiperze. Więc tyle gwoli wstępu, w sumie 6 minut. I lecimy. No dobrze, więc tutaj tak. Może wam jeszcze. Na razie się schowam gdzieś za rogiem. Tutaj, jak pamiętacie, ostatnio całą tą piękną świątynię labiryntową ogarnęliśmy. A teraz pójdziemy sobie gdzieś tutaj na południe. Póki jeszcze jesteśmy solo, zobaczymy, czy znajdziemy coś ciekawego w tych rejonach. Poza pewną śmiercią, mam nadzieję. O! Nowa rzecz, ten. Dostałem też sztylety do rzucania, no to super. Tak, całkiem przypadkiem, ale dostałem. Zobaczymy, jak one się mają do. Kurczę, mogą być troszkę lepsze od tych shurikenów. Ale to za chwilę. Najpierw się pobawmy trochę w kopanko. Ja widzę, że tutaj. O, kolejne diamenciki. Ty, panie robaczek, czy ty tak musisz tutaj w przejściu stać, czy o co chodzi? Ojeju. A, już widzę, kto się tutaj bił. No właśnie, to tak troszeczkę wybuchowo tutaj wyglądało, jak widzicie, bo jest pełno wszędzie wszystkiego, a tych mieczy już trzy zebraliśmy. Sztyletów do rzucania, przepraszam. Samo możemy to robić motyczką, ale niech będzie i tak. O, są następni rozbójnicy. No właśnie, tutaj trzeba pamiętać, żeby nie dać się za bardzo chapsnąć, bo oni tak dosyć szybko rzucają. Inaczej powiem tak, oni spamują tymi mieczami jak pewien nasz dobry znajomy. Mam nadzieję, że wiecie, o kogo chodzi. On akurat ma inne, powiedzmy. Co on ma? Czakramy chyba. Do nich też dojdziemy. Ja już coś czuję, że jak my tutaj tyle sobie tego galaksytu nazbieramy, to też będziemy już mieli możliwość zmienić, jak to się ładnie nazywa, tier tych wszystkich rzeczy i będzie zabawa, ale się będzie działo. Jeszcze jakby tak zlokalizować jakieś piękne, jakby to ładnie powiedzieć, złoża tego galaksytu i po prostu ustawić produkcję, tak samo jak zrobiliśmy ostatnio ze szkarłatem, to już by było pięknie. To ja już bym zacieszał i był mega super hiper happy. A co my tutaj mamy? To jakieś kolejne piękne miejsce. To w ogóle brzmi. I oczywiście jest galaksyt i są też nasi przyjaciele. Owadzie. Owadzi przyjaciele. Jak zwykle robiący bałagan. Dobra, co my tutaj mamy? Jakiś mały obelisk, żeśmy znaleźli. To super. Dobra, oczywiście troszeczkę galaksytu. O! Tam nie mogłem? A czemu nie mogłem? Super. No, drewno też się może przydać na pustyni. Nie ma problemu. No, jakaś oaza. Ze zwykłą wodą? Aż wiecie co? Aż zobaczmy, czy. Coś tak mi się wydaje, że fajnie by się tutaj połowiło. No. Albo i nie. Już myślałem, że coś wyciągniemy tak stosunkowo szybko. Aha! Ryby nie biorą! Dzięki, ryby! Dobra, pogadamy sobie inaczej. Będziecie coś chciały. Okej, powiem wam szczerze, że wiem, że tutaj, no też już spotkaliśmy jeden tam taki subbiom, nazwijmy to, na tej pustyni. Taki, no właśnie, mocno związany z lawą, z magmą.
jak pamiętacie, ostatnio mieliśmy okazję spotkać bardzo fajnego motylka, który tak nie do końca był fajny, miły i przyjemny, no ale był, no. Okej. Okay. Te... Chciałem powiedzieć muszelki. Skrzydełka też będziemy zbierać. Bo coś mi się wydaje, że mogą się nam przydać. Dobra, czy tutaj coś... Dobra, tutaj też coś jest. Niech wam będzie. Co? Jakąś czaszkę dostaliśmy? Aha. Dobra, jak widzicie, nie zawsze jest... Oj. No, kotek nam pomógł, dobrze. To skrzydełka skarabeuszy jednak trzeba zbierać. No, coś czuję, że przyda nam się troszeczkę lepsza broń, taka troszeczkę szybciej strzelająca, żeby było ciut łatwiej poogarniać te, między innymi właśnie, skarabeusze. O, na przykład w taki sposób. Czekajcie, że co? Pierścień bombowy. Okej, okay. To jest 27% obrażeń od bomb. O kurczaczki. No to ładnie. Nie wiem, wydawało mi się, że tutaj coś widziałem, ale jednak nie. Dobra, coś jednak chyba tutaj widzę. Tylko żeby było śmiesznie, widzę to przez ścianę. Aha, żelazo. No dobra, no to żelazo tak trochę mniej mnie tutaj interesuje. Dlaczego on jest w ogóle na tym biomie? Co tu w ogóle ma być? Dlaczego, po co i w ogóle... Wcale mi się to nie podoba. Dobra, patrzmy, kogo my tutaj jeszcze możemy spotkać. No, oczywiście, że was. Pacnął mnie? Patrzcie, jednak mnie pacnął. Co za zły, niedobry człowiek. Dobra, mamy kolejne muszelki. I zwiedzamy dalej. O, to pan się chyba pomylił, co? Panu się chyba biomy pomyliły. Skoro tutaj jest tyle galaksytu i jak widzimy wszystko się świeci dookoła, to przebijmy się akurat tędy. A potem tędy. O. No i takie rzeczy to ja rozumiem. Jednak ta bazuka jest fajna. Jednak mi się podoba i to bardzo mi się podoba. Dobra też jest to, że już jak widzimy, troszeczkę ziemi zebraliśmy, więc będzie można sobie mostki, powiedzmy, budować. Żeby właśnie tutaj przejść, ale tutaj chyba nawet sobie nie musimy. No właśnie. Czy coś tutaj jeszcze? O, coś jeszcze tutaj w tym obozowisku. Dobra, tylko jakieś czaszki, no to nie, to jednak nie. No... Ale panie, co ty mnie tak z zaskoczenia? Co to ma być? Kotek, ty musisz mi bardziej pomagać, bo zobacz, jak mnie tutaj sponiewierają. Co to w ogóle ma być? Ja tutaj przychodzę pokojowo, pozwiedzać. Troszeczkę jak Indiana Jonesa, wszyscy jesteście tak nastawieni, że powiem wam szczerze, że wcale mi się to nie podoba, kochani. Widzieliście kiedyś coś takiego? Człowiek sobie idzie pozwiedzać, a tutaj biją go, krzyczą na niego. Takiego miejsca to bym sobie za nic w świecie nie odpuścił. No, wydaje mi się, że coś tutaj będzie. Nie wiem, co to jest, ale też nie mam na to miejsca. Dobra, trzeba tutaj parę rzeczy jednak poniszczyć. Cóż to jest takiego? Aha. Zamarznięty płomień. Jako tak zwanie rzecz... kosztowna? Cenna. I drewno. Drewno widać też jest bardzo cenne tutaj w tych rejonach. I robaczki tak samo. Dobra, ale to się nam akurat przyda. Te skorupki i teraz zróbmy tak, że sobie troszeczkę to porozwalamy.
Ja wiedziałem, że trafię na drugą stronę. Dobra, i tutaj już jest chyba łączenie tych dwóch biomów, kochani. Więc znaczy, że tutaj jeszcze nie ma tego, co ja bym bardzo, ależ to bardzo chciał. Mianowicie chciałem poszukać tego... Zobaczmy, jak sobie z tymi poradzą. Kurczę, może ta broń jest akurat lepsza troszeczkę. No na pewno dłużej działa. O! No jak pięknie, widzicie? Jak się chce pozwiedzać i spotkać coś nowego, to zawsze można. Dobra, kolejna rzecz. Czy tutaj ktoś będzie mnie ostrzeliwał? Nie. Czy mam przy sobie piano? Mam. Czy muszę powyrzucać niepotrzebne nasiona? Muszę. Więc na chwilkę będziecie musieli popatrzeć, jak strasznie pozbywam się wszystkiego, co chwilowo mi jest, no nazwijmy to, mało potrzebne. No ten burz, czy aż tak bardzo go potrzebujemy? No powiedzmy, że nie. Dobra. No to zobaczmy, czy uda nam się to... Kotek, weź mi, tylko proszę cię, nie zasłaniaj mi, dobra? Teraz zobaczymy, czy... O, to nie będzie X. Dobra. Skoro teraz jesteśmy tutaj, to... No, to już wszystko wiemy. To już wszystko jasne, kochani. Chyba. Oj, a jednak nie. Teraz, aha, bo teraz będzie w lewo? Dokładnie. I teraz jak jest w lewo, to to jest pomiędzy... No dobra. Nie? Ojejku, to przecież nie jest to. No, ostatnio było lepiej. Dużo lepiej. O! Uj! Ale halo, ale jak to tak? Nie będzie pan mi tu strzelał. Ale chyba warto dla takich tu skrzyneczek troszeczkę pokombinować. No i teraz pytanie. Cóż my tutaj mamy? Hełm kosmonauty! Biorę. Solaryt? Aha, to stamtąd biorę. I też tors kosmonauty i nie mam miejsca. No i widzicie, i tak to wygląda. Dobra, po co ja to wrzucam tutaj, skoro ja i tak zaraz się tego będę pozbywał właśnie w taki sposób, więc to, co jest nam mniej potrzebne, powiedzmy, że... No na pewno jacuzzi nam się nie przyda, prawda? Okej, bierzemy to, skrzynkę jeszcze też bierzemy. Dobra, zrobię. Popełniłem ten kardynalny błąd, że najpierw otworzyłem jedną skrzynkę, a potem z drugiej skrzynki. Ajajaj, panie Cialny, jak pan to zrobił? To po prostu, jak do tego doszło, nie wiem. Dobra, to zaraz zobaczymy w taki sposób, co tutaj doszło. Zobaczmy, co to jest. A znowu Nomad Necklace, Oktaryna i jakieś potki, plus... Plus można powiedzieć, że to chyba tyle. Okej. No to mamy to, kochani. Się udało. Powiedziałbym w sumie jak Batman w filmie Lego Przygoda. Za pierwszym razem. Jeżeli pamiętacie jeszcze ten piękny twór kinematografii. Dobra, przebijmy się na drugą stronę. Zobaczmy, czy my tutaj znajdziemy to, co ja tak strasznie bym poszukiwał. Ale to chyba już nie w tych... Nie ten przycisk, ale spokojnie. Jestem oazą spokoju. Ja też mam taki. Co ty na to? Ej, te szurygany są naprawdę fajniejsze od... Od tego łuku. Mimo tego, że łuk dużo dalej dolatuje. No ale jednak. Dobra, powiedzmy, że tutaj nie mamy co szukać. Ja bym chciał znaleźć po prostu
pewien tutaj subbiom, który już jeden, nazwijmy to, znaleźliśmy. Batmarzeton z był the best. Na pewno jest! Na pewno jest! Mamy tutaj za małą siłę przebicia. Mi chodziło o Lego. No, mi chodziło o film Lego Przygoda. Z Emmetem, Lucy, Benkiem. Dobra, przebijemy się tutaj, widzę. Naszym skarabeuszowym moździerzem. O, i znowu są te piękne motylki. Dobra, to już wiemy, gdzie będziemy pełzać niedługo. Ja sobie pozwolę, wiecie co, nawet w tych rejonach zrobić portal. No, wybuchowy to jest pan skarabeusz. O, już mi się popsuło. No i tak, ej, zawsze tak jest. Zawsze tak jest. Chcesz coś zbudować, zakombinować, zawsze ci się coś popsuje. Przy okazji postawimy pierwszy... Nie, nie postawimy portalu! A mówię już... No to dobre, mówiłem, chodźcie, portal postawimy, a wygląda na to, że chyba jednak nie trzeba. Ale dlaczego tutaj jest portal? Troszeczkę... No, troszeczkę nie podoba mi się to, że tam jest portal. Może tak. Chyba w ogóle złe miejsce. Się przeteleportowałem. Prawda, prawda. Przecież mam iść do kontrolerka. Czemu oni byli tak jakoś... Czekajcie, czekajcie. O co tam chodziło? Czemu oni mieli... byli przebrani za duchy? Może tak, o. Czy wychodzi na to, że tam się coś będzie działo teraz? Czy to jest jakiś event specjalny? Że będą mnie straszyć? Oj, oj, oj. No to nie wiem, czy do końca mi się coś takiego podoba. Aha, widzę, że tutaj bardzo dużo tej ziemi jeszcze zrzuciłem. Teraz tak, tutaj pułapki, bo o tym już wiemy, jedno i drugie, więc to też zróbmy szybki zrzut. No to wychodzi na to, że ten portal może sobie tutaj jeszcze zostać, bo chwilowo go nie będziemy używać. No jak widzicie, trochę tutaj skrzyneczek czeka też na odebranie. Czy ja mam jeszcze jakieś tutaj zamknięte? Nie, więcej tutaj zamkniętych nie mam, ale tak czy siak jest tego troszeczkę, no nie okłamujmy się. Dobra, pierwszy, drugi, tutaj też nic. No tutaj za to coś. Aż dziwne, że nie miałem jeszcze tej czachy. Mały obelisk. Dobra, czy to jest na pewno wszystko z tych tak zwanych kosztownych? Tak, wszystko. Dobra, wiecie co? Pierwsze co zróbmy, to zobaczmy, co nam daje tutaj ten hełm kosmonauty. 40 życia, 25 zbroi, plus 9% obrażeń, 60 tego. No. Kopania, nazwijmy to brzydko. Aha! A podwójny set, znaczy set z dwóch części, czyli właśnie na przykład tors i hełm, daje nam niewrażliwość na podpalenie. No i już mi się podobasz. A zobaczmy, czy ja mam jakiś taki set... Aha, to jest chyba set na kopanie, tak? Kup se żółwia, coś w tym stylu. Kurczę, czy my zamienimy ten oktarynowy? Dobra, ja wiem, co zrobimy. Ja już wiem, co z nim zrobimy. To bardzo wiem, co z nim zrobimy. Kleszczanuszki trzeba sobie inne załatwić. Dobra, wiecie co? Ponaprawiajmy wszystko, co możemy. Żeby nie było. No, solarytów nie będę na razie zużywał na naprawianie tych rzeczy. Czy coś jeszcze jest takiego do podreperowania? Nie, w sumie już nie. Ale zjeść by było można. Dobra, skrzynkowe do skrzynek oczywiście. No wiecie, no czasami trzeba zrobić tak, że trzeba po prostu chwileczkę posprzątać. Potem będziemy zajmować się tworzeniem jedzenia. Dobra, to można gotować. Czyli to mam pierwszy raz w sumie. Czy coś jeszcze innego jest związanego z jedzeniem? Jakby na to nie patrzeć, na chwilę obecną nie.
A właśnie, jeszcze nóżki trzeba tutaj zdjąć. I do skrzyni Michałowej. Zestaw oktarynowy. Akurat jak najbardziej się Michałowi przyda. I takie sztyleciki też niech sobie zobaczy, bo akurat może akurat mu przypasują. Czy ja już takie miałem? Nie miałem. To weźmy jeszcze dwie, wrzućmy. Dobra, a na szyjniki i tego typu rzeczy oczywiście wchodzą tutaj obok, bo tam już się nie mieszczą. To jest pod kanaco. Aha, 12% mniejsze obrażenia od bossów. No to byłoby. To byłoby albo i nawet będzie dobre. Dobra, mały obelisk jeszcze musimy, kochani, odłożyć do tak zwanej skrzyneczki z dekoracjami. To jest akurat idealne miejsce na to. Teraz patrzę jeszcze właśnie te sztabki solarytu. Wrzućmy w swoje miejsce odpowiednie. Ciach i zobaczmy rudy. 108. Weźmy sobie 107 właśnie tego galaksytu. Tutaj mamy ile? Aha, solarytu mamy nawet 11. No to też weźmy te 10 solarytu. Co się tam będziemy? Dobra, tak, 10 solarytu. No tutaj polećmy sobie po prostu po połowie, będzie najłatwiej. Prawie po połowie. 53, 54, ale to ładnie przetapia. Tak to zostawmy. Powiedzmy, że przetapia. Dobra, wracamy sobie. A tutaj jeszcze mamy coś do odgadnięcia. Pewnie też jakąś zagadkę muzyczną. Wróćmy sobie tutaj do portalu. I zaraz ogarniemy sobie cały temat. Znaczy, kurczę, wiecie co? Zastanawia mnie to, dlaczego akurat tutaj jest portal. Znaczy, no pewnie oznacza to jakiegoś bossa. Ale musiał mnie pacnąć, nie? Musiał, po prostu musiał. Nie mógł inaczej. A, tutaj jest was więcej, widzę. Muszę sobie chyba... Oj! Dobra, to chyba bardziej wolę ten. Chyba bardziej wolę na mocną odległość uciekać. No właśnie, bo wtedy przynajmniej się nawet mną nie zainteresuje. Ten pan koleżka. O, jak widzicie, jak będziemy go stąd tutaj tak ładnie. Kotek, dawaj! Pomagaj! No jedzicie i już go nie ma, już jest święty spokój. Tutaj jest dalej lawa. Oj, teraz się zagapiłem. Kotek! Dobrze, że kotek jest nieśmiertelny. Tu jest pełno właśnie tej lawy, jak widzicie. Dobra, przejdźmy sobie tędy. Tutaj już nie zdążyliśmy. Okej, tutaj gdzieś byliśmy w pobliżu, więc teraz przejdźmy sobie. Czarny diament. No są nasi przyjemniacy. Koleżkowie. Straszna szkładnia, bym powiedział. O, a co to? Bomby. Okej. Wydawało mi się, że coś widziałem u góry. Tak, a tutaj już widać, że dalej jest, no tak samo jak tutaj. Nawet nasza wiertarka tutaj nie ogarnia tego tematu. Oj! Jest ten motylek. Na początku myślałem, że on może być naszym przyjacielem, ale wyszło na to, że on nie chce się kumplować. Okej, ale drogi... A no właśnie, tutaj jesteś. Właśnie się zastanawiałem, skąd on przyszedł. Cóż to za piękne miejsce jest? Lawowe. Czy lawne? O! Dobra, kotek, weź ty tutaj ich ogarnij, bo... Oj! Boli. Ej, no my się tak nie bawimy, co wy się za rogiem chowacie. Co to ma w ogóle być? Dobra, ja muszę tutaj zrobić coś takiego, żebym nie zginął. Jakby co... Będę na pianinie grał. No, za pierwszym razem. Idealnie!
Panie, ja tu spałem. Czemu ty w ogóle... Czemu ty w ogóle jesteś tutaj? Dobra, wracamy. Ja nie będę tego komentował. Ja po prostu sobie tam wrócę. Przebiegnę. Odbiorę swoje rzeczy. Nic tu nie zaszło, nic nie widzieliście. Robimy speedruna. I tyle. Odbierzemy sobie te nasze rzeczy. A co? Dobra. Skrótem, Asterixie, skrótem. Ajku, panie cialny, no. No dobrze, że cię przynajmniej jeden motylek nie trafił, nie? Ale widzicie, ale podpalić się nie podpalaliśmy. Po prostu dostaliśmy strzała i się zakończyła impreza. Piękne. Patrz, on jeszcze czeka, nie? Miej litość, człowieku, znaczy motylku. Nie, nie, teraz już będę bardziej uważny. Nie, nie będę. Motylek, czy... Znaczy kotek, czy ty byś mógł tutaj mi pomagać, naprawdę? O, super, jeszcze sobie ściankę postawiłem. No, pewnie, ścianka też się przyda. Jak, no idealnie, przecież tak... A weźcie się, ustawcie tak, żeby idealnie... Ha, chciałbyś. Dobra, a jednak. Chyba muszę... Aha, bo ja gaci nie mam przecież. Dobra, muszę jakieś gacie gdzieś znaleźć. I znowu się zaczyna temat filmu Lego Przygoda. Nie wiem, czy pamiętacie. Kochanie, gdzie moje gacie? To był najlepszy serial. Dobra, czy to już wszyscy? Halo? Halo, czy to już wszyscy? Czy już mogę sobie tutaj przejść? Dobra, widzę, że tych motylków... No, naprawdę musisz tak we mnie dobrze trafiać? Miejże litość. Dobra. Ogarniemy to. Chyba, że tego nie ogarniemy. Czy ty musisz mnie widzieć aż z takiego daleka? To jest jedna sprawa. A druga sprawa, kotek, czy ty byś mógł? Naprawdę? Ale tu się ładnie świeci. No tak, ostatnio byliśmy tutaj przy tej lawie, bo przecież zbieraliśmy ją, żeby dokończyć kontrolerka. Jejku, więcej was tutaj nie mieli? Dobra, ominęliśmy, jest dobrze. A, też się udało, widzicie? Mistrzunia, o. Tak to się robi. Poniekąd. Dobra, jakby na to nie patrzeć, ja sobie to zbiorę po prostu. Troszeczkę tutaj przyświećmy, żebyśmy widzieli cokolwiek. Widzicie co? I wydaje mi się, że... O, i takie miejsca to ja lubię. No, zacznijmy od skrzyneczki chyba. Wełna! No dobra. O, szkarłat. Pochodnia. Co to jest? Ponury kaptur. Okej. Okay. Aha, drugie ten, kajdanki. Już takie mam. No dobra, ale skrzyneczka ładna. Dobra, oczywiście pozbierajmy wszystkie te skrzynki dodatkowe. Ja wiem, że jeszcze nie mam takiej siły wydobywczej. Przez chwilę się przestraszyłem tych robaczków. A to tylko robaczki, więc nie ma się co ich bać. Oj, ale was to się też trochę boję. No i przyszli wszyscy tłumnie. Dobra, kochani, słuchajcie. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i kanał zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wiecie co? A ja sobie te gacie ubiorę, bo jednak tak bez gaci to się słabo biega. To nie zapomnijcie właśnie kanał zasubskrybować, łapkę zostawić, komentarz napisać. I co? No i widzimy się już niedługo, albo pewnie, znając życie, jutro.
Jak oni przyspieszają, jak się ten, jak agro dostają. Kurczę. Dobra, ja tutaj zakończę. Dobra, nie, nie zakończę mu. Przepraszam, no, no muszę to poogarniać w takim razie. Oj, kotek. No, kotek, ty naprawdę? Dobra, to jeszcze tylko tą jedną skrzyneczkę. Wy wiecie, jak to jest, nie? Dobra, to jeszcze tylko to. Co my tu mamy? 5 super bomb. Okej, 6 galaksytu i... O! Ten. Płomienny naszyjnik. Plus 59 oparzeń, powiedzmy. Albo obrażeń od oparzeń. I jeżeli mamy razem to z pierścieniem, to mamy 27% krytycznych obrażeń przeciwko płonącym, powiedzmy, celom. Okej, może być. Jaram się tym trochę, bym powiedział. Dobra, czy tutaj też coś? Aha, poza motylkami. No kotek, już mógłbyś właśnie temat wykończyć. No powiem szczerze, że mimo tego, że jest tutaj bardzo, ależ to bardzo niebezpiecznie, to bardzo mi się podoba. Czarny pierścień jeszcze mamy. No, to jest straszne, nie? Człowiek się pożegna, ale mówi, ale dobra, ale jeszcze momencik. Ale jeszcze tylko chwilka. Czemu się tutaj coś zatrzęsło? Gdzie to się tutaj te coś zatrzęsło? Tam jeszcze coś widzę. Dobra, powiedzmy tak. Ogarnijmy tylko te przejścia, które znamy. Albo które mamy otwarte. Przeżyjemy to, zobaczycie. Zobaczycie, jeszcze będziemy się z tego śmiali. Jeżeli będziemy trafiać, oczywiście. Kotek, ty tam... Nie, żebym się tobą wysługiwał, czy coś, kotek, ale wiesz... Zobacz, ile tutaj lata tego ustrojstwa. O, ja biorę naziemnych, a ty latających. O, to jest bardzo dobra myśl. No i musiał oberwać. No musiał, no po prostu nie ma... Ojej, bo się przestraszyłem. A to jednak... No... No kotek! Dobra, momencik. Nic tu nie zaszło, nikt nic nie widział. Nie, na pewno nie skończę odcinka śmiercią. Nie ma szans. Co on normalnie wiedział, w którą stronę będę biegł? To nie fair. Ja wam tutaj pozabieram całą tą podłogę. Nie ma, nie będę się z wami bawił. Koniec, kropka. Kotek, tu jest ich więcej. Uhu. Dobra, mamy to. Mamy to. Prawie to mamy. O, no i tak właśnie trzeba strzelać. No i pięknie. Jeszcze dostaliśmy... Co? Osiągnięcie? A, że kotek jest ten na najwyższym poziomie. No i super. Kotek, to ja się bardzo cieszę, że ty jesteś na max poziomie, bo... Oznacza to, że będziesz niedługo szukał nowego domu. Mianowicie u Michała. Bo jak już mamy kota na fulla, to wydaje mi się, że taki kompan, który będzie powiedzmy obrońcą dodatkowym, na pewno przyda się Michałowi. A my wtedy spróbujemy ogarnąć też kogoś. Nie. Czy tu jest boss? Wygląda, jakby tutaj był boss. To ja już sobie stąd pójdę. Kochani, no to wygląda na to, że tutaj się kończy nasza impreza. Dobra, co swoje wyciosaliśmy, to swoje wyciosaliśmy. Tam jeszcze widzimy pełno lawy. Ale ogólnie wydaje mi się, że już to jest ten piękny czas, żeby wracać. Więc to jeszcze raz trzymajcie się i baju, baju. Liczcie na to, że wrócimy cali.
I przypomnijcie mi następnym razem, żebym zrobił dużo, ależ to bardzo dużo potek. Oczywiście nie tylko dla siebie. Teraz, panie, ty skarabeusz, to teraz ty jesteś, wiesz, ty już nie jesteś zagrożeniem nawet. Ba. Dobrze idziemy, dobrze idziemy. Okej, kochani, baju, baju.